Co do cen, uśredniając w Polsce zapłaciłem trochę ponad 100 zł za 4 litry, biorąc hurtowo, po znajomości. We Francji około 35 euro za 5 litrów, normalnie w sklepie. Jaki jest cel główny porównania olejów z Francji i Polski? Weryfikujemy, czy są takie same, ponieważ zdaniem Piotra to bardzo nieuczciwa praktyka, z którą w ramach Unii Europejskiej dawno została podjęta walka, aby produkt sprzedawany pod jedną nazwą był identyczny niezależnie od kraju sprzedaży. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie olej silnikowy Shell Helix Ultra 5W30. Cel główny odcinka to sprawdzenie zgodności parametrów dla olejów kupionych na rynku polskim oraz oleju kupionego we Francji. Do rozwiązania jest zagadka, czy oleje, które zostały przesłane do laboratorium, są takie same. Inicjatorem tego eksperymentu jest Piotr. Piotr skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajduje się bardzo liczny zestaw próbek. Większość była zaprezentowana już na kanale w poprzednich 3 odcinkach. Dzisiaj pora na ostatnie 2 próbki. Są to próbka numer 1 to olej nowy opisany jako próbka 4.0. Zgodnie z listem przewodnim podesłanym przez Piotra jest to olej zakupiony we Francji. Tą próbkę porównamy z 3 innymi z tego zestawu. Są to próbka opisana jako 1.0, 2.0 oraz 3.0. W każdym przypadku jest to olej Shell Helix Ultra kupiony w Polsce. Wyniki dla tych 3 próbek zaprezentowano w odcinkach z numerami 237, 238 oraz 239, czyli 3 ostatnich, które pojawiły się na kanale R2D. Dodatkowo w zestawie jest jeszcze próbka opisana numerem 4.1. Jest to Shell kupiony na rynku francuskim z dodatkiem w postaci ceramizatora. Z poprzednich filmów część z Was z pewnością wie, że główny cel Piotra to sprawdzenie różnych kombinacji dodatków do oleju silnikowego. Badany olej posiada następujące parametry. Wyświetlam kartę oleju. Najpierw karta na rynek polski, teraz karta na rynek francuski. Warto zwrócić uwagę na dość sporą różnicę w charakterystyce lepkościowej olejów, mimo tego samego oleju, a różnych krajów produkcji. Natomiast pytanie kluczowe dotyczy aktualności poszczególnych kart. Karta na rynek polski jest z 2017 roku, na rynek francuski z 2018 roku. Ta rozbieżność zmotywowała Piotra do intensywniejszych poszukiwań i w końcu udało się namierzyć kartę z 2018 roku na rynek polski i wygląda na to, że zagadka z poprzednich odcinków zostaje rozwiązana. Właściwą kartą do badanych próbek jest właśnie ta karta z 2018 roku. Zgodność wyników staje się niemal idealna. Przechodzimy do badań. W pierwszej kolejności sprawdzimy parametry lepkościowe, następnie porównamy widma w podczerwieni dla przesłanych olejów. W ramach dodatkowych informacji Piotr napisał tak. Mieszkam we Francji, kupiłem olej Shella jakoś 2 miesiące temu oraz mam również 2 butelki polskie, zakupiłem kiedy byłem ostatnio, jakieś 3 tygodnie temu. Podczas zakupów na zapas filtrów i innych części eksploatacyjnych, części tych samych producentów są tańsze w Polsce, zwłaszcza biorąc z rabatem oraz większą ilość, gdyż nie tylko swoje auto serwisuje. Sumarycznie na rachunku różnica wychodzi ogromna w porównaniu gdybym musiał kupić to we Francji lub Niemczech lub Luksemburgu. Mieszkam na granicy tych 3, zaznacza Piotr. Co do cen, uśredniając w Polsce zapłaciłem trochę ponad 100 zł za 4 litry, biorąc hurtowo, po znajomości. We Francji około 35 euro za 5 litrów, normalnie w sklepie. Daty zakupów butelki oleju w Polsce 30 grudzień 2022, choć widzę analizując zapisy w Excelu, że musiałem jeszcze 1 sztukę kupić 17 kwietnia 2024, bo widzę taki rachunek. 2 butelki już na zapas kupione we Francji, obecnie wlane i niestety nie pamiętam już, ale w okolicach czerwca 2024. Druga butelka, która już sobie czeka na wlanie, kupiona była około 2 miesiące temu podczas innych zakupów. Nie zapisuję daty zakupów, jedynie datę wymiany oraz przebieg auta w momencie wymiany. Natomiast jaki jest cel główny porównania olejów z Francji i Polski? Weryfikujemy, czy są takie same, ponieważ zdaniem Piotra to bardzo nieuczciwa praktyka, z którą w ramach Unii Europejskiej dawno została podjęta walka, aby produkt sprzedawany pod jedną nazwą był identyczny niezależnie od kraju sprzedaży. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw przypomnienie wyników dla próbek z rynku polskiego. Pomiar pierwszej próbki otrzymano następujące wyniki. Pomiar drugiej próbki otrzymano następujące wyniki. Pomiar trzeciej próbki otrzymano następujące wyniki. Wniosek nasuwa się następujący. Zgodność parametrów lepkościowych tych 3 olejów jest bardzo wysoka.
Czas na pomiar próbki oleju z rynku francuskiego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania. Lepkość dla oleju kupionego we Francji jest następująca: 68,2 w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 11,95 w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 173. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta. I tutaj ciekawy wniosek. Porównując te wartości z kartą oleju na rynek francuski, otrzymujemy zauważalnie niższą zgodność niż w porównaniach olejów kupionych w Polsce z kartą przygotowaną na rynek polski. Po uwzględnieniu właściwej karty z 2018 roku, bo jak już sygnalizowałem wcześniej, wartości lepkości w karcie z 2017 roku są inne, różnica pomiędzy olejem z rynku francuskiego a olejami z rynku polskiego oscyluje w okolicach 2% w niższej temperaturze oraz 1% w wyższej temperaturze. Nie są to duże różnice, dlatego nie doszukuję się tutaj szczególnie mocnych argumentów o zróżnicowaniu badanych olejów. W ramach ciekawostek zobaczmy, jak zmienią się parametry lepkościowe oleju po dodaniu ceramizatora. Zapraszam do skrótowej prezentacji pomiarów. Lepkość dla oleju świeżego wraz z dodatkiem jest następująca: 67,8 w 40 stopniach oraz 12,0 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 176, czyli zastosowany dodatek przekłada się na minimalne zmiany lepkości oleju oscylujące w okolicach 1%. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. W podczerwieni otrzymano bardzo wysoki stopień podobieństwa, różnice są marginalne. Nie doszukuje się tutaj istotnych różnic w formulacji badanych olejów. Jeszcze w ramach ciekawostek zobaczmy, jak na wiązania chemiczne wpłynął zastosowany dodatek, przypominam ceramizator. Obserwujemy minimalne różnice. Co więcej, gdy porównamy widmo oleju z ceramizatorem oraz widmo oleju z ceramizerem, to również wnioski będą zbliżone, minimalne zróżnicowanie. Podsumowując, w wyniku przeprowadzonych badań porównawczych potwierdzono wysoki stopień podobieństwa między badanymi próbkami oleju z rynku polskiego oraz francuskiego. Nie doszukuje się sygnałów o zróżnicowaniu jakości tych olejów podyktowanych rynkiem dystrybucji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!